Cześć, witaj, mamy listopad, sezon grzewczy, czyli co? Zróbmy coś, zamontujmy, zróbmy klimatyzację. Więc czemu klimatyzację? No otóż to jest właśnie ta pora, gdzie warto montować klimatyzację, żeby przygotować się na sezon grzewczy. No jak to na sezon grzewczy? No właśnie na sezon grzewczy. To właśnie klimatyzacja dzisiejsza umie i chłodzić, i grzać. Oczywiście w lato będziemy chłodzić tą klimatyzacją, natomiast my również ją chcemy grzać, chcemy ogrzewać swoje pomieszczenia, więc fajne rozwiązanie, polecam jak najbardziej, stosujemy i u siebie w budynku, więc warto takie coś montować. W tym przypadku mamy do czynienia z jednostką zewnętrzną oraz kilka jednostek jest wewnętrznych, czyli tak zwany multi-split, czyli jest jednostka zewnętrzna oraz są jednostki wewnętrzne. W tym budynku znajdują się właśnie jednostki ścienne oraz jedna sufitowa, więc to będziemy mogli za chwileczkę Państwu pokazać, jak to wygląda w trakcie realizacji oraz już z gotowymi jednostkami. Więc tak wygląda jednostka, doprowadzony kabel z zasilaniem. Warto wspomnieć, że ten kabel właśnie z zasilaniem jest bezpośrednio z rozdzielni. Taką jednostkę, ta jednostka jest większej mocy, więc bezpośrednio z rozdzielni głównej doprowadzamy zasilanie właśnie do tej jednostki. Budynek jest nowo budowany, więc to trzeba uwzględnić przy właśnie doborze klimatyzatorów. Trzeba odpowiednio dobrać te klimatyzatory do pomieszczeń, ponieważ one już same w sobie nie będą tak dużo ciepła oddawać na zewnątrz. Tak samo do ogrzewania musimy właśnie odpowiednio zaprojektować jednostki wewnętrzne, tak żebyśmy mogli i chłodzić, i grzać tymi jednostkami. Odprowadzenie skroplin. W tym przypadku zastosujemy odprowadzenie skroplin i z jednostki zewnętrznej, i z jednostki wewnętrznej. Czyli nie tylko właśnie będą skropliny w jednostkach wewnętrznych, ja to w standardowej klimatyzacji, natomiast skropliny będą również w jednostce zewnętrznej, właśnie gdy będziemy chcieli grzać tymi jednostkami. Więc tak wygląda jednostka zewnętrzna. Warto wspomnieć jeszcze o wspornikach. Czyli wsporniki zostały wcześniej zabudowane w taki sposób, że gdy ocieplliśmy ścianę, to właśnie dosyć spora część tego wspornika wystaje i jesteśmy w stanie zachować odległości od ściany do tyłu jednostki zewnętrznej, tak żebyśmy mieli swobodny przepływ właśnie tego powietrza, żebyśmy mogli odzyskiwać z powietrza energię. Z racji tego, że ja jestem na budowie drugiego dnia, to właśnie zobaczcie, jak z perspektywy Filipa, czyli właśnie tego pierwszego dnia na budowie, wygląda montaż, co zrobił i w jaki sposób to zrobił. Zobaczcie właśnie, jak to wygląda. Cześć, dzisiaj jesteśmy na montażu klimatyzacji u naszego inwestora w Skrzyszowie. Część prac mamy już wykonanych, są to przewody freonowe, jest to powieszona jednostka zewnętrzna. Przejdźmy, zobaczmy, co tam ciekawego. Rozwiązanie typu multi-split oszczędza nam dosyć sporo miejsca na zewnątrz, dlatego że zamiast czterech jednostek zewnętrznych zamykamy się w takiej jednej. Co prawda dosyć sporej, natomiast oczywiście dużo mniej miejsca zajmuje niż kolejne trzy. Drugą kwestią jest to, że klient będzie wykorzystywał, mając tutaj rekuperację również, w okresach przejściowych tą klimatyzację do dogrzewania. Jest to bardzo dobry pomysł, szczególnie, że nie trzeba w takim układzie uruchamiać na przykład kotła, pompy ciepła, pieca gazowego. Jesteśmy na piętrze, trzy pomieszczenia i w każdym pomieszczeniu właśnie jednostki wewnętrzne. Każda jednostka ma 2,2 kW. Z racji tego, że jeszcze nie jest podłączone napięcie, to klapka jest otwarta, to warto na to zwrócić uwagę. No i tak wygląda zamontowana jednostka, żadnych korytek, ponieważ wszystko zostało przygotowane właśnie na etapie budowy. Już wcześniej zostały poprowadzone rurki i chłodnicze, i instalacja elektryczna właśnie do jednostki zewnętrznej, więc mamy na gotowo jednostkę wewnętrzną w tym pomieszczeniu. Przy jednostkach wewnętrznych warto zwrócić uwagę na skropliny oraz sposób odprowadzenia właśnie tego kondensatu z jednostki wewnętrznej. Jeżeli chodzi o ten przypadek, została zamontowana pompka skroplin, czyli właśnie te skropliny będą szły razem z instalacją chłodniczą do góry na poddasze i tam na poddaszu jest zamontowana kanalizacja, gdzie zostały odprowadzone właśnie skropliny z jednostki wewnętrznej. To warto mieć na uwadze. Druga kwestia, właśnie przy multi-splicie
trzeba popatrzeć na to w kilka aspektów, czyli w jaki sposób my poprowadzimy tą instalację tak, aby ta instalacja była jak najkrótsza, żebyśmy nie musieli dużo gazu dopuszczać do jednostki zewnętrznej. Wiadomo, gaz kosztuje, więc trzeba tak porozmieszczać nasze jednostki wewnętrzne oraz jednostkę zewnętrzną, żeby jak najkrócej właśnie tę instalację prowadzić. Więc to jest jeden z kilku aspektów, na które trzeba zwrócić uwagę. Jesteśmy w salonie, gdzie zamontujemy, bo jesteśmy w trakcie montażu właśnie jednostki sufitowej, czyli takiej, gdzie właśnie do sufitu jest przymocowana jednostka wewnętrzna oraz specjalna jest zakrywka do właśnie jednostki wewnętrznej i wtedy mamy fajny efekt, bo nie widzimy żadnej jednostki wewnętrznej, natomiast mamy właśnie i ciepłe powietrze, i zimne dostarczone do właśnie do naszego pomieszczenia oraz właśnie tak zwane 360 stopni, czyli właśnie dookoła mamy nadmuchiwane te właśnie powietrze lub zimne, lub ciepłe. Więc tak wyglądają przygotówki. Czasami jest potrzebna zmiana, więc właśnie dlatego ta dziura od instalacji chłodniczej, czyli przerobimy właśnie i zamocujemy jednostkę wewnętrzną w odpowiednim miejscu, tak żeby jak najbardziej pasowała do obecnych zmian, do obecnego wnętrza. Więc tak wygląda jednostka wewnętrzna. Za chwileczkę możemy sobie zobaczyć, jak fizycznie wygląda część, która będzie niewidoczna, oraz zobaczymy tą część właśnie widoczną, czyli tą zaślepkę właśnie jednostki wewnętrznej. Jesteśmy teraz przy jednostce wewnętrznej, właśnie wersji sufitowej, czyli takiej, która czym się różni właśnie od tych jednostek ściennych? No głównie tym, że ta część będzie niewidoczna. Tu są uchwyty montażowe oraz przychodzi na to część widoczna. Teraz mamy ją odwróconą do góry nogami, czyli właśnie tu jest wentylator, który będzie nam dmuchał i rozprowadzał to powietrze, to schłodzone powietrze po właśnie pomieszczeniu. Dlaczego wybraliśmy i dopasowaliśmy taką jednostkę do tego pomieszczenia? Ponieważ to pomieszczenie jest dosyć spore i chcemy jednym urządzeniem rozprowadzać tę temperaturę właśnie do salonu, do jadalni oraz do kuchni. Jeszcze złapiemy hol oraz resztę, otwartą klatkę schodową. Więc właśnie taka jednostka zapewnia nam rozprowadzenie tej temperatury, czy ciepłego, czy zimnego powietrza właśnie po całym pomieszczeniu, które jest bardzo duże. Więc to jest istotne. Przy jednostkach ściennych mamy możliwość tego nadmuchu praktycznie tylko w jednym kierunku. W tym modelu mamy właśnie ten nadmuch z każdej strony. Tak natomiast wygląda właśnie ta zaślepka, czyli ta część widoczna, którą będziemy mogli obserwować i sprawdzać, czy jednostka pracuje, w jakim trybie. Właśnie tutaj jest wyświetlacz, dołączony jest do tego pilot, właśnie sterownik, gdzie będziemy mogli sterować całą jednostką wewnętrzną. Więc tak wygląda ta zaślepka, no i tu są różne wywiewy, którymi będziemy sterować. Więc instalację mamy gotową, klimatyzatory działają, sprawdziliśmy je i właśnie na chłodzeniu, i na grzaniu, więc to już jest za nami, klient zadowolony. Zrobiliśmy z nim wywiad, będzie można go zobaczyć w następnym odcinku, więc dzięki za oglądanie. Na dole znajduje się link do bezpłatnej wyceny, gdzie będziemy mogli porozmawiać właśnie na temat klimatyzatora, na temat pompy ciepła czy instalacji fotowoltaicznej. Zapraszam Cię, właśnie w opisie znajduje się link do bezpłatnej wyceny. Więc dzięki za oglądanie, do zobaczenia, cześć!